Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Gremlin. I słuchajcie, jak widzicie, dzisiaj zaczynamy trochę mniej typowo. Aczkolwiek wy typowo, proszę was, zostawcie łapkę w górę i subika na kanale, jeśli jeszcze go nie macie. No bo chciałbym, żeby to się serwer rozwijał. I jak widzicie, jestem w lobby minecraftowym z dwóch powodów. Po pierwsze, dzisiaj jadąc tutaj do studia, dostałem informację od Basi, że no jak będę logował się na serwer, to że w domku czeka na mnie jakaś niespodzianka od niej. W związku z tym zobaczymy, czy w ogóle to wam się pojawi, ten materiał, bo ja dokładnie nie za bardzo wiem, czego się spodziewać. Ale wiem jedno. Wiem, że Majni postanowił przebudować mój dom, więc tą reakcję również chciałbym nagrać. Specjalnie przez kilka dni nie wchodziłem na serwer, żeby Majni mógł to przygotować. Wiem, że on to też budował na swoich live'ach, więc no ja nie wchodziłem przez te kilka dni na jego live'y, aczkolwiek was do tego zapraszam, linki są oczywiście w opisie. No i dobra, mam nadzieję, że łapkę i subika już macie. No to co, logujemy się na serwerze. Dobra, tutaj podziemia. Podziemia widzę, że są bez zmian. W sumie nie wiem, okej. Zobaczmy. Tak. Coś mi zmieniali. Okej, tu nic. Tu jest okej. Będziemy dzisiaj budować na live'iku miejsce dla tych moich villagerów. No bo wiecie, wygraliśmy w tym bingo, tak, link wam się tu gdzieś wysiedli, kto nie oglądał, to zachęcam, bo w sumie zabawa była świetna. Cyk. Kurwa, co tu Edek robisz? Co tu Edek robisz? Nie no, pięknie, pięknie. Okej. Coś mi się z łóżkiem stało i chyba musiałem je... A, bo było chyba przesuwane, dobra, ciul. Także dajcie mi sekundę. Dobra. Nie, już prawie jesteśmy pod moją chawirą. Coś mi tu lekko laguje dzisiaj, nie wiem. Okej, co tam się buduje? Widziałem, że kapała też coś chyba na serwer wbił, więc coś myślę, że coś tam pobudował. Bo nawet widziałem, że... Okej. Zaczynam widzieć swój domek. Bo tu jest jeszcze stacja metra. W ogóle będę musiał pociągnąć do kordów innych graczy, bo w sumie do Basi nie jest pociągnięte. Hop, hop, hop. Okej, widzę, że jeszcze mój domek nie do końca jest skończony. Okej. Tu jest posiadłość sąsiada. Orion. Trzeba będzie chyba. Nie wiem, czy te schody w takim razie nie zostaną poszerzone, bo kurde, widzę, że wejście jest całkiem konkretne. Łopanie, ile ja tu miejsca mam? Okej. Od basienki. O, ząbka ciemnego dębu. Mniam, to jest dobre. No i torciki. Dobra, jest tu łóżko. Dobra, mam ładny. Ej, mam piękny widok stąd. Piękny widok na sąd. Dobra, czekajcie, tylko. Tak, widzę, że. Ej, tylko gdzie on mi w takim razie zrobił wejście do moich. Ej, ja nie mam wejścia do. Moich. Tych. Kurde. Ciekawostka. Ciekawostka. No nic. Ale to jest ładne, tylko boję się, że kurde, dbane z serwera będą tu wbijały tak o. Czekajcie, ja sobie to może powieszę. Czekaj, tu i tu. O. Mam nadzieję, że ma. Ale widać, że. Aha, dobra, już chyba wiem. Bo Majni mi wspominał o tym. Że będzie coś robił, więc być może zostawił mi miejsce na to, żebym miał tą windę, bo ja mówiłem o tym, że będę chciał windę budować, z tym, że wiecie, tą windę mechaniczną, tą, którą kiedyś zresztą podlinkuję wam tu gdzieś, robiłem na
na slime blokach. No ale dobra, dobra, no to, to ja już wiem, co jest 5. W takim razie zobaczmy. Ej, nie, no generalnie, generalnie mi się podoba. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Widzę, że jeszcze Majniego czeka troszeczkę pracy. No ale cóż, zobaczymy. Dobra, czy sąsiad coś tu się mocniej rozbudował? Ja ciągle zastanawiam się, czy sąsiad mieszka tylko na podwórku i sobie zbudował tylko ładne murki, czy o co chodzi sąsiadowi. No nic, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Zobacz, wiecie co, ja się prześpię, bo tu może być niebezpiecznie. Co prawda i tak oświetlaliśmy to ostatnimi czasy. Czemu ja nie mogę się położyć? Halo? Nie mogę spać, jak rzucą potwory? Tylko ciekawe, bo ja nie widzę potworów żadnych, no ale okej. Dobra, zobaczmy, jak wygląda w tej chwili. Aha, czekaj. Dobra, to tam jest kapały, posiadłość. Op. Dobra. Niczym zwierzęta. Skacze po drzewach. O, jakaś cinka mi się nagle zrobiła. Ulala. Dobra. Op. Zobaczmy, czy kapała tutaj coś fajnego buduje, czy nie. Bo kapała zazwyczaj ładnie buduje. Tylko musi mieć czas i chęci i wenę. Dobra. No jest to na pewno lepsze od tej jego poprzedniej posiadłości. Czekaj, co on ma, ją z dirta? Serio? Właśnie, moi drodzy, dobra. Słuchajcie, bo loguję się w trakcie mojego live'ika na serwerze. Bajnie jednak chyba był tutaj ponownie, widzę. I widzę, że troszeczkę tutaj mi ulepszył. O, mamy wejście już na górę. Dobrze. A, łóżko mi tu przeniósł. Przeniósł mi tu łóżko. No, już się wpieprzasz. Co mi już skrzynki przeglądasz? Ja, co to za drzewo? Nie zabijaj mnie, błagam. Wiesz co, no posadził mi ten. Posadził mi takie o. Nie, no ładnie mi to zrobił, ładnie. Zobaczmy, jak się z zewnątrz prezentuje. Okej, okay, dobra. Tylko zastanawiam się, czy nie będę musiał lekko... Zmierzyć tego kobla? Nie, poszerzyć schodów. Fajnie by było. Kurde, ale mnie denerwuje, że cały czas kurde, ten śnieg jest na mojej działce. Wiesz co, no to ten... musisz sobie... zrobić dach, to nie będziesz miał problemu. Ja chciałem właśnie tak testać. A, widzisz. To tak być nie może. Dobra, czekaj, bo ja to w takim razie dogrywam sobie do odcineczka, który dzisiaj nagrywałem. Widzicie, moi drodzy, jak ładnie się Majni postarał. Za to chyba należy się łapeczka. Tak mi się coś wydaje. Coś mi się tak wydaje. W ogóle jestem bardzo wielkim fanem tego przeszklonego okna. Ty, on tu mi dalej coś zrobił. Ścieżkę do metra. Dobra. Jestem ciekaw, bo wiem, że Majni miał budować mieć wybudowaną. No co nie pijesz? No. Co mam nie bić? Trzymaj. On ma mieć firmę budowlaną, więc pewnie gdzieś się tu będzie budował, bo on będzie pewnie u mnie gdzieś tam pomieszkiwał. Nie no, generalnie kozak, ja jestem zadowolony. Myślę, że śmiało innym magiczno-krainowcom przestań mi tu śnieżkami rzucać, bo inaczej ja rzucę cię mieczem. Nie. Widzicie, atakują. A, czekaj. No nie, no. No. Wyrzucam ci twoje itemy, poczekaj. To aha, dobra. Ty mieli diaksa? A trzymaj. Masz dwa jedzonka. A ile masz tych? Dobrze, moi drodzy, to tak jak mówiłem, Majniemu leży się tutaj za włożoną pracę
przynajmniej łapeczka, także pamiętajcie, jego link, zarówno jak i linki pozostałych graczy, czy to Gammy, czy to właśnie z Magicznej Krainy, są w opisie. Zachęcam, wpadajcie, trzymajcie się. Siema!